klas. Tam, gdzie ja też mogłam dotrzeć, to do niektórych osób dzwoniłam, tam były jakieś telefony. Pani, która zajmowała się organizacjami pozarządowymi, złożyła również wypowiedzenie i nie ma jej, będzie nowy nabór tej osoby. Ja już tu przekazywałam pani, że chciałabym, żeby jedna osoba zajmowała się organizacjami, tak aby można było rozwinąć bardziej współpracę. Do czego w tej chwili jest opracowane tak zwane sprawozdanie wójta gminy z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, to będę chciała, żeby to było opublikowane. Co więcej, nas czeka kolejne w tym roku podjęcie uchwały w zakresie zadań, którymi chcemy się zajmować które te zadania by wykonywały organizacje pozarządowe. Mamy takie, była podjęta wcześniej uchwała w ubiegłym roku 28 listopada, gdzie przedstawiono w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Kosakowo z organizacjami pozarządowymi. I tu w tejże uchwale zawarte były te zasady tam współpracy. Co więcej, były priorytetowe zadania publiczne, formy współpracy i te zadania priorytetowe to były wskazane w zakresie wspierania rozpowszechniania między innymi sportu. I ten rzekomo program był, nie rzekomo, bo nie jestem pewna do końca, był konsultowany co roku z organizacjami. Pytanie. Dzień dobry Państwu, Kasper Szczątkowiak, jak Klub Prawa. Jeśli chodzi o program współpracy, to oczywiście takie oficjalne konsultacje tam były, był termin na to. Natomiast no tutaj warto zaznaczyć, że program współpracy jako taki dokument jest dokumentem takim bardzo ogólnym, który wyznacza kierunki współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast takim szczegółowym dokumentem jest otwarty konkurs naboru ofert, który jest jakby zarządzeniem wójta, więc to jest taki dokument, który szczegółowo określa, jakie zadania będą realizowane, jakie kwoty i tak dalej. Ale dla mnie to jest istotny program z tego względu, że twórcami programu są również organizacje pozarządowe. Tak powinno być. Jakieś sugestie, jakieś, prawda, z waszej strony. Natomiast faktycznie później tam był organizował taki otwarty konkurs. Był on zorganizowany 13 grudnia 2023 roku. I na poszczególne właśnie zadania i tu między innymi w zakresie wspierania i powszechniania kultury fizycznej. Co więcej, najistotniejsze dla organizacji jest to, że kasa, po prostu ilość środków. O te środki to od początku, jak pamiętam, to były niewielkie, bo tam było na początku 300 tysięcy, później tam 350 tysięcy. No w tym roku było hojniej, dlatego że było 500 tysięcy przyznana ta kwota. Chociaż dla mnie to są po pierwsze najlepiej wydane pieniądze, ponieważ angażują duży potencjał ludzi zaangażowanych, takich pasjonatów i dajecie szeroką ofertę dla społeczeństwa, dla młodzieży, dla dorosłych i uważam, że jest to coś fajnego i u nas powinno być jak najwięcej tych organizacji właśnie pozarządowych. Taki byłby z naszej strony zamysł, mówię ja w tym momencie o sobie, ale chyba będę wyrazicielem wszystkich osób tejże komisji. Dlatego, że to wy tworzycie, ja widzę ten sport. Tym bardziej, że jak mieliśmy tu spotkanie w tym roku z panem wójtem, gdzie uczestniczyliście, pokazując, co każdy tam w ciągu 5 minut prezentacji zrobił, to było bardzo dużo.
tych aktywności takich sportowych. I myślę, że będziemy dalej kontynuować to, co dobre, korygować to, co może być lepsze. I widziałbym jeszcze z mojej strony, z moich obserwacji, wypracowanie zasad korzystania z niektórych obiektów gminnych i innych, po prostu takiej współpracy, bo my gdzieś tam dowiadujemy się fragmentarycznie, natomiast chcielibyśmy to kompleksowo jakoś rozwiązać, wskazać określone zasady współpracy. Także w takim kierunku, żebyśmy właśnie rozmawiali. Wobec tego chciałabym, żeby może każda z organizacji zaprezentowała się króciutko. Są nowi radni, też bardzo nam zależy, żeby poznać, czym się zajmujecie, jakie są oczekiwania, znaczy oczekiwania zawsze są duże, ale jakieś takie konstruktywne wnioski, takie, które moglibyśmy sobie odnotować, przeanalizować później i wdrożyć, bo nie po to, kto się spotkać, pogadać, że z tego nic nie wynika. Takie jest moje założenie. Bardzo proszę wtedy. Tak. Może ja zacznę. Przemysław Rudner, jestem prezesem Fundacji dla Podróżarnych i Radni Zimnikius. Nasza fundacja zajmuje się edukacją głównie ludzi środowisk osobowych medycznych po sektor prywatny z zakresu właśnie podróżarnych i osób niepełnosprawnych. To i tyle. A jakie pan miałby oczekiwania w tym przypadku, bo to jest dla mnie osoby niepełnosprawne, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, no cała kadencja minęła i niestety nie dokonano wyboru pracownika nawet dla osób niepełnosprawnych, mimo że mieliśmy to na komisji w 2022 roku bodajże, czy zawieraliśmy o tym, tak się nie stało. Jeżeli chodzi o gminę i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, no tutaj ważne byłoby, żeby taka osoba była. Dużo jest nie tylko w gminie, w ogóle na terenie kraju, z tego co się odnotuje, jak się zwracają do nas potrzebujący, to od podstawowych takich czynności, takich działań jak uzyskanie opinii, czy uzyskanie pomocy do kwestii składania jakichkolwiek wniosków, wsparć finansowych, nawet do komisji lekarskich, to jest no, duże problemy ludzie z tym mają, żeby to właściwie było prowadzić i pomagamy w tej kwestii, chociażby właśnie czy dokumentację do komisji lekarskiej na orzecznictwa i czy wsparcie w pomaganiu, wsparcie w pozyskiwaniu środków, czy uzyskaniu dofinansowania do dużych usług organizacyjnych, do dostępu do lekarzy, na przykład pomijając już mówimy o lekarzach orzecznika, do lekarza specjalista. Cała infrastruktura, no tutaj przejścia mamy dla pieszych, mamy, jeżeli chodzi o dostępność, rehabilitację barier architektonicznych, mamy problem z miejscami parkingowymi, z zadbaniem o te miejsca, żeby były dostępne tak myślę. Bo przy nowych inwestycjach to zawsze wyznaczane są parkingi. Pozostaje też tam. Jeżeli chodzi o akurat to, co powiedziałem, jeżeli chodzi o likwidację barier, to jest. Jest ten problem w miarę wszędzie rozwiązany, ale... Poza urzędem. Słucham? Poza urzędem. No, czyli najważniejszym miejscem. Jednym z najważniejszych miejsc. Ale no, parkuje tam na dole, jest wszystko ten, dlatego że jak jest właśnie posiedzenie, ja jestem pierwszy raz w tym miejscu, to jakoś udało mi się to się wdrapać. Także, jeżeli chodzi o urzędowe sprawy, no to jest
potrzebnie. Nie ma być wyindany na sprawnych właśnie w tym miejscu, a nawet... Jest tutaj, tak? A... No tu, tak, z dołu. No. Także to, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale to bardziej przyziemny, czyli chwilowo, no jeszcze w wieży sprawy urzędowe, no to obowiązek urzędnik mógł w takim przypadku zajść do pewnego, jeżeli nie ma, ale cała też ta problem, z którym się ostatnio wymysłamy w Rykajach, tutaj jest brak. Nie tylko, nie mówię o porozumieniu w ogóle, z czym my się po prostu zajmujemy, jeżeli się zwracają. W tej kwestii głównie medycznej, dostępu do leczenia, do rehabilitacji, do fizjoterapii, do takich rzeczy, które po prostu nie ma. Mogę? Tak. Ile osób liczy Państwo stowarzyszenie? Z fundacją. Tak, a macie pod opieką ilu? Na 60 osób z całej Polski, bo to jest tak, że nie mamy przypisanych, po prostu się ludzie zgłaszają. Jest jasne, akurat moja niepełnosprawność polega na obciążeniu chorobą rzadką, chorobą Pompeo i zaczęliśmy naszą działalność od tej choroby, czyli te 60 osób takiej w Polsce zajmujemy się problematyką tej ludzi z tą chorobą i rozszerzamy działalność naszej fundacji, bo kolejne choroby z roku na rok jest coraz więcej. Szczególnie choroba rzadkich to jest bardzo duży taki temat obszerny. Z tym jeszcze właśnie to, jeżeli chodzi o niepełnosprawności, tutaj jest praktycznie to docieramy przez głównie przez social media i przez stronę internetową, wszystkie kanały możliwe komunikacji, uczestnictwa w konferencjach, w szkoleniach, w środowisk medycznych, na posiedzeniach parlamentarnego zespołu, tak teraz jak jest nowe, w środę jadę do Warszawy, do spraw chorób rzadkich i to, takie działania pomagają dotrzeć do dużego grona ludzi. No i ludzie jak szukają problemów związanych ze swoimi wolnościami czy chorobą, szukają w internecie, docierają do nas i stąd po prostu tak działamy. Nie mamy tego, jak jest to taka fundacja, jest zarządem, jest zarząd przyosobowy i nie działam tak jak stowarzyszenia, że tam 15-30 osób jest wpisanych jakby w skład stowarzyszenia. Okej, dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Bardzo proszę, kolejną może. To kto jest tu? To ja, tak? Widzę na pogórze, mamy Zawadzki, wiceprezes od pełni. My się borykamy ze wszystkim, można powiedzieć. Boiska nie ma, tak. Jesteśmy po prostu klepani w jeden sposób, to mówiliśmy. I tutaj też Pani Przewodnicząca, tak, proszę powiedzieć krótko, ile osób macie w swoim... 70 jest tej siatkówki i 50 piłkarzy jest. 70? Tak, 70 jest. Siatkówki i 50 piłkarzy. A jeszcze jaki rocznik? I od 3 lat do 8 lat. Prezesem stowarzyszenia kto jest? Proszę? Prezesem stowarzyszenia? Wiński Mańcki. Może się coś zmieniło. Czy ja chciałem powiedzieć, że na przykład teraz w górze byłem, że jest od kilku dni zarządzane przez członków stowarzyszenia, czyli rodziców do zarządu. Zarząd bywa, prezesa zajmuje się pomocą. Dariusz Wiński zajmuje się środków prezesem zarządu. Natomiast moje dziecko, ja jestem w tej chwili, zostałem powołany jako członek zarządu, stąd tutaj jestem. Moje dziecko trenuje w Leżetem Pogórze od 7 lat. I powiem
patrzyłem na to z pełnym zażarowaniem, bo jakby ewidentnie była prowadzona polityka pro jednego klubu, jakby to był problem taki z tym, żeby były dwa kluby piłkarskie, nie tylko piłkarskie w gminie. Drugi klub sportowy, oczywiście ja nie mówię tutaj, że to jest jakby zasługa władz drugiego klubu sportowego, tylko jakby zasługa poprzednich władz gminnych. Był w pewien sposób dowartościowywany bardziej, w sensie takim, że docierały nas słuchy, że mieli swobodę w korzystaniu z obiektów sportowych, myśmy musieli się o to domagać. Takie drobne rzeczy jak dostosowywanie grafiku, wynajęcie hali sportowej pod inne kluby sportowe, również i prywatne, mniejsze, większe i tak dalej. Zawsze byli na końcu. Mogliśmy korzystać z boiska w szkole podstawowej w Dębogórzu. To też było nam to ograniczane, ponieważ się okazało, że szkoła nie może być użytkowana boisko po 17, bo pan sprzątaczkę kończą pracę. No takie po prostu paradoksy. To mówię jako rodzic dziecka, który chodzi od 6 lat do tego klubu. To są naprawdę dzieciaki, bardzo chcą grać w piłkę, bardzo chcą trenować. Oczywiście nie wiedzą o tych problemach, ale no, po prostu powiem szczerze, że jako rodzice dostawaliśmy regularnie, że tak powiem, to nie powiem, że liścia pod ludźmi, ale po prostu byliśmy naprawdę gorzej traktowani jako lider. Mimo tego lider Dębogórze rozbudował sekcję siatkówki. Nie wiem, czy jest w gminie drugi klub, który trenuje siatkarzy. 70 zawodników siatkówki i to do tego stopnia, że w tej chwili musimy ograniczać listę na wolną, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie. Pojawiło się również zainteresowanie wśród osób dorosłych, żeby po prostu jakiś klub organizował na przykład dla również i dla seniorów zajęcia sportowe, czy z piłki nożnej, czy z siatkówki. Oczywiście to można robić, ale to potrzeba środków. To jesteśmy uczniowskim klubem sportowym, czyli poniekąd gminnym, to liczylibyśmy na to, żeby ze strony gminy przede wszystkim poprawiła się współpraca z takimi klubami jak nasz i nie tylko, bo tu jest też, są też inne kluby, każdy ma swoje problemy. Natomiast ja mówię o tym jako rodzic, jestem naprawdę bardzo zawiedziony tym, w jaki sposób poprzednie władze traktowały nasz klub sportowy i poniekąd też nasze dzieci. Do takiej współpracy dojdzie. No mam nadzieję. Będziemy rozmawiać, bo ja sama podejmowałam w tej kadencji dwukrotnie mediację i nic z tego tak finalnie później nie wyszło na jakiś tam czas. No tak, bo nic tak. Skąd to zawodnicy jechali do Polczeka, do Dimny, żeby tam na sali, na rzecz sali, bo to może nie mogę. Udostępnione boisko na mostach, policzyliśmy opłacone tak na rękę. To był moment, że nasze dzieciaki pojechały na trening i tak nie miały możliwości grania. Bo jakieś rodziny z dziećmi sobie przyszły grać na to boisko, to były godziny wynajęcia przez lidera, tak? Albo raz grali w ogóle w zimę w pociemności, bo nikt światło nie ma. Także to chodzą na rękach. A czy Państwo bieraliście się o granty, mieliście granty w ubiegłej roku, a w tym roku już podaliście te granty? A jaki jest ranking? Nie, to ja dziękuję. Wiemy też, znaczy, jak Pani wspomniała o grantach, to oczywiście, że są. Może być w proporcji jakby z puli przyznanych grantów, że ten górze dostaje jakieś porównywalnie 3-krotnie mniej od piłki sportowego. 8 000 za piłkę. 8 000 złotych dostała piłka. Ja rozumiem, że mamy 50 złotych, ale to jakby nie wiem, jakiego klucza jest to przyznawane, ale no nie tędy droga, żeby jeżeli stawiamy na rozwój sportu i rekreacji w gminie, to trzeba też dać możliwości rozwoju drugiego klubu, a nie po prostu jakby celować w jeden klub. Już nie będę rozpowszechniał klubek, bo to nie o to chodzi, ale celować w jeden klub, nie wiadomo dlaczego, a drugi klub traktować po macoszemu, tylko po to, żeby on, nie wiem, przestał istnieć, ja nie mam pojęcia, po prostu, no tak, tak zupełnie horrendalne rzeczy, że to się wpada. Oczywiście granty dostaliśmy, no to dziękuję, bo to wiadomo, że podziękować trzeba i dziękuję, tak, tylko jakby te granty były zawsze niewspółmierne do tego, w jakiej kwocie były przyznawane granty drugiemu klubowi. I oczywiście od razu zaznaczam, ja tu jakby nie celuję w drugi klub, żeby to nie było
tak, że tutaj jest jakieś nie wiadomo co, ja nie mam żadnych pretensji, bo niech ten klub się rozwija, bardzo fajnie i tak dalej. Zresztą super, że są dwa kluby sportowe, może będzie im więcej, bo nie, bo to chodzi o to, żeby było tego jak najwięcej, jak najskuteczniej. Ale no, no, jak pani wspomniała o grantach, no to właśnie tak było. Oczywiście dziękuję, natomiast no, warto się temu przyjrzeć, w jaki sposób te granty były przygotowane. Mam taką nadzieję, że wypracujemy pewne formy, tak. Abyśmy współpracowali, a może nie rywalizowali między sobą. No właśnie o to chodzi, tam oczywiście. No to chodzi. Bardzo proszę jeszcze o... Może Wojciech Lutowicz reprezentuje klub Skoczek po górze. I no, nie mam tego problemu, co tutaj koledzy, z tego względu, że lekkoatletyczny klub. Myślę, że na szczęście jest jeden. Chociażby ze względów na bolowy, ponieważ dzieci jest ograniczona ilość i no nie da się ich rozerwać, żeby powiększyć ilość, a wiadomo, że do sportu trafiają najlepsi, albo przynajmniej trenerzy najlepszych szukają. A przynajmniej tak powinno być. Jak chodzi o rekreację, no to tam jest miejsce dla wszystkich, ale rekreacja tym się różni od sportu, że tam nie występuje element rywalizacji. Czyli celem nie jest wynik, tylko uczestnictwo. Zrzeszamy, mamy licencjonowanych w tej chwili 93 zawodników, czyli mamy licencję w Polskim Związku Lekkoatletyki. Trenuje z nich większość, aczkolwiek nie wszyscy, nie systematycznie, tak jak to na poziomie dzieci. Natomiast ta ilość około setki no jest już od kilku lat. Nasz problem, jeśli mówić o problemach, polega na tym, że no od wielu lat rozmawiamy, próbujemy jakąś tam siłą perswazji przekonywania władz gminy poprzedniej kadencji, tej kadencji stworzenie, mówiąc wprost, zbudowanie bazy sportowej letniej. Bo jak chodzi o zimową, czyli o halę, jeżeli uda się, ona była udostępniana odpłatnie, nieodpłatnie, niektóre terminy, no to od czasu, kiedy, że tak powiem, czasy pana Szwarca, to hala zaczęła się odpłatnie. Mimo że koncepcją UKS-ów, czyli Uczniowskich Klubów Sportowych, jest bezpośrednia współpraca z gminą i władzami lokalnymi, polegająca na nieodpłatnym użyczaniu obiektów sportowych. To jest jakby warunek konieczny dla Uczniowskich Klubów Sportowych. Taka była idea i zamierzenie. Czyli one powinny mieć ośrodki nieodpłatne, nawet nie za przysłowiową złotówkę, bo tak po prostu powinno być. Natomiast tutaj pan Szwarc włączył, że tak powiem, kasę do obrotu, no i trzeba płacić. Godziny, które są nieodpłatne, no to były takie, gdzie dzieci, ponieważ dzieci jest system dwuzmianowy w szkołach, może nie we wszystkich, ale na przykład w Pogórzu, no i dzieci, kiedy kończyły zajęcia o 17, a mam halę o 16, to jest trudno, żeby uczestniczyć w tych zajęciach, nie? To tylko niektóre, tylko częściowo. Dlatego zajęcia w Pogórzu na przykład odbywają się 8 rano, bo jest tam jakieś jedno okienko, w jakichś godzinach górnych, bo jest okienko, nie, nie jest to, że tak powiem, dopasowane do ich grafiku szkolnego, a my się z tym przede wszystkim musimy liczyć. Że to są dzieci szkolne i one powinny uczestniczyć po zajęciach szkolnych, czyli tak jak jest, jak kończą się 17, 18, kiedy mogą pójść do domu, wrócić, później po jakimś tam obiadku, odpoczynku na tej. I to, czym zacząłem wcześniej, ta baza zimowa nie najgorsza, jak chodzi o miejsce, bo ta hala jest rzeczywiście piękna i dostosowana, można powiedzieć, no nie w każdym aspekcie, ale podstawowym, jak chodzi o akustykę, podłogę i tak dalej, ale dobijamy się o bazę letnią, czyli o stadion, który w planach gminy już piękna wizualizacja zrobiona, gdzieś tu nawet kiedyś wisiało, teraz w gazetce się pokazało, ten obiekt, czyli pełnowymiarowy stadion z nawierzchnią syntetyczną, czyli tartanową, w Osakowie o obwodzie 400 metrów, czyli no to są takie parametry olimpijskie. To znaczy, on musi mieć atest olimpijski, ale to jest normalny, profesjonalny obiekt. Co z tym będzie dalej? Nie wiem. Moim zdaniem, tak jak kościół, jednostka policji, urząd i obiekt typu stadion, to jest wizytówka, to są takie kluczowe punkty w każdej gminie typu Kosakowa. Bo jeżeli takie ośrodki jak Bojano na przykład może mieć dwa stadiony, wszystkie naprawdę większość, ponieważ są dofinansowane. Pozyskują środki.
Właśnie o tym pan zaczął mówić. No ja tego nie mogłem zrozumieć, że tutaj, nie? Jeszcze za poprzedniej kadencji, no pan Budzik tam niby próbował w Pogórzu, ponieważ tam jest taki mały obiekt, ale on nie spełnia parametrów, tam można bieżnie 333 najlepiej użyć, tak, nie jest do finansowania. Tak. No to powinno, tamto boisko to w ogóle była rozpacz, nie? Byłam właśnie z panem, to widziałam. To jak chodzi o wizytówkę, tam tego zdjęcia robić do prasy. Tam jakby ktoś chciał przejść tak zamkniętymi oczami w poprzek, to bez złamanej nogi nie byłoby szansy. No teraz coś tam zrobiono, jakąś rekultywację, natomiast to już jest temat na dłuższą rozmowę. To powinny być takie perełki. Ale tam będzie robione i ze środków, wiem, że zewnętrznych. Powiem państwu, że kiedyś, żeby zmotywować wójta, nie jest to jakieś tam kontra, tylko przyszedłem tutaj do urzędu, zaprosiłem go do samochodu i pojechałem z nim, mimo że miał tylko 40 minut, ale dał się wziąć do Rumi. I pokazałem, jak wygląda obiekt, jak wygląda stadion. Piękny obiekt, trawa taka, o której piłkarze to mogą tylko pomarzyć. Naprawdę tam się chce. I to jest obiekt dostępny dla społeczeństwa, ponieważ oni dostali dofinansowanie ze środków unijnych między innymi, dlatego jest nieodpłatnie użytkowany. Ludzie przechodzą przez portiernie, pani mówią dzień dobry, są w obuwiu sportowym i przychodzą sobie biegać. To jest coś, co powinno być normą, a co jest coś wyjątkowego. Nie? I to jest taka perełka, jak się tam wejdzie, to jakby nie patrzeć, to kultura fizyczna to jest też kultura. To nie jest tylko dom kultury, ale to jest również stadion. Stadion, pływalnia, hala sportowa to jest też kultura. A sam pracuję w szkole i widzę, jak ta fizyczność dzieci polega, na jakim poziomie ona jest. To jest naprawdę, w tej chwili robimy testy, to są testy ogólnopolskie do tak zwanej Narodowej Bazy NBT, Narodowa Baza Talentów. I badamy parametry wytrzymałościowe, moc, szybkość. No to nie, to jest część środowiska, to jest wręcz żenujące, nie? To jest patologia. Oni się nadają do leczenia, a nie do trenowania. Tak, jak się robi taki tak zwany big test, który polega na bieganiu odcinków 20-metrowych i tak, powiedzmy na poziomie średniej, to jest przebiegają dzieci 40-50 odcinków, a niektóre zdrowe, które nie uczestniczą w zajęciach, przebiegają 9 tych odcinków, ja to się biegnie do skrajnego odmęczenia. I on dalej nie może, on nie podejmuje pracy. 9, 10, 12. To jest każdy z państwa by, że tak powiem, spróbował, by zrobił więcej. Nie? Czy uprawia sport, czy nie. Tak jest w tej chwili poziom. Jest 4 godziny w UEF-u. 4 godziny w UEF-u, ale w UEF-owi nie równy. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli na sali w Pogórzu, jak ja chodziłem 40 lat temu do podstawówki, miałem lepsze warunki w tych 1000-latkach, które miały salę 19 chyba, jak dobrze pamiętam, 19 na 9 albo 19 na 10. Jak w Pogórzu zbudowana, mimo że tam był teren, tak zwana hala, wtedy mówiła, to jest zwykła sala, która ma 22 metry i jest podzielona na pół, czyli jest 11 metrów, to jest długość mniejsza od tego pomieszczenia i jest 25 osób i za kotarą drugie 25 osób, no to co można, no to można zabezpieczyć, że tak powiem, te dzieci, żeby one miały trochę wysiłku. Szachy pograć. Tam nie można realizować programu już o ograniczonym wspomnę. Gdzie się towarzyszy jeszcze wielki hałas. Nie ma do tego ani żadnej auli, żeby zrobić jakikolwiek, jeżeli jest jakaś akademia, jakieś imprezy kulturalne, to one się odbywają na tej sali, wtedy ci sali muszą wyjść, opuścić. Także w takiej gminie, która posiada takie przestrzenie, takie tereny, no brakuje mi tu wizjonera, który widzi coś 10 lat do przodu, a nie 2 do tyłu, to co trzeba zrobić. Dlatego właśnie wy jesteście tu dziś między innymi, tak jak ten sport u nas, no z tym waszym powstał, tak aby no, również gmina taka licząca się i dość bogata, miała te szanse i na jak chodzi o ten stadion, wracając do tematu, no to został uczyniony jakby krok w przód, taki, nie wiem czy przedwyborczy, ale w przód. Może przyznano, tutaj państwo wiecie, pani wie, środki, czyli na projekt stawiony, ponieważ są dwa warunki do spełnienia, czyli